Henryk, Radosław Stoja i Dawid Zakuła. Miasto Szkła Prosta. Tak, bardzo prosimy o podsumowanie pana trenera i Dawida, a potem będzie czas na pytania. Dobrze, no to na pewno przyjechaliśmy tu zobaczyć i spróbować wygrać ten mecz, to jest pewne. Trzeba pogratulować drużynie gospodarzy, bo naprawdę się przyłożyli, oglądając mecze poprzednie, to nie była aż taka intensywność, jak dzisiaj chłopaki dali. My weszliśmy w ten mecz troszeczkę podobnie jak ze SKS-em w naszym pierwszym meczu. Połowy w jakiś sposób udało nam się schodzić połowy, znaleźć jakieś pomysły, otworzyć strzelców, zacząć atakować w taki sposób, jaki chcemy. No i później przyszła końcówka, bardzo doświadczony zawodnik wytrzymał dwa bardzo ważne rzuty, które dały oddech w drużynie gospodarzy. No i skończyło się tak, że my nie mamy. Dziękuję. Tak jest, no, bardzo szkoda. Jak powiedział, musimy tutaj walczyć na pewno z drużyną Sokoła. No, to są derby, więc tutaj nikt nie odda parkietu na pewno za darmo i to zostaje na świecie. Zaczął się mecz tak troszeczkę niebrawo jakby z dwóch stron. Myślę, że tutaj wynikało po prostu z przyzwyczajenia się do tego, że kibice tutaj naprawdę się kibice mają naprawdę moc. Później złapaliśmy wiatrzawę. Wyglądało na to, że pójdziemy już po prostu z tym wiatrem dalej, ale dwa cenne rzuty Bartka. Też dwa ważne baskety i ten mecz nam po prostu uciekł. Bardzo szkoda, teraz nie trzeba wszystkiego już. Dziękujemy bardzo. Jeżeli są pytania, to bardzo serdecznie proszę. Ostatnie akcje widać było, że jeden zawodnik, który jest chyba pojedynczy, czy taki był zamian, czy to po prostu już decydowała sytuacja na parkiecie w pojedynkę? Tak, trochę z rytmem meczu zdecydowałem o takiej, a nie innej sytuacji, że rozegrali w taki sposób, gdyż ten zawodnik wcześniej pomógł nam wrócić do gry, no to w jakiś sposób chcieliśmy, żeby też udało się złapać właśnie, no przynajmniej do gry w tym meczu. Wszystko? Jeżeli nie ma pytań, to tak. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby